Ten sensacyjny materiał publikowany jest po raz pierwszy. Jest rok 1991. Nagranie rejestruje rosyjski kosmonauta Menarow ze stacji kosmicznej Mir. Kręci. Widzimy moment przyłączenia statku Sojuz TM-12 do stacji kosmicznej. Na którym przybywa 9. Główna ekspedycja. Na kadrach рядом z кораблем отчетливо виден странный. На награню ze stacji pojawia się dziwny obiekt w kształcie cygara oddalający się od modułu. Na początku kosmonauci zakładają, że od stacji mogła odczepić się jej część. Jednak technicznie nie było to możliwe. Obiekt obraca się i zmienia swoje oświetlenie. Menarow stara się nagrywać w największym przybliżeniu, jednak nie da się ustawić pełnej ostrości. Obiekt znajduje się w odległości ponad 100 metrów. Służby wywiadu, które monitorują śmieci na orbicie, potwierdzają, że podczas styku wahadłowca ze stacją w ich otoczeniu nie było żadnego innego obiektu. Radzieckie obserwacje UFO. Władimir Kowalionok, bohater Związku Radzieckiego, generał lotnictwa i prezes Federacji Kosmicznej Rosji. Na orbicie spędził 217 dni. W lipcu 1978 roku ze stacji Salut 6 przekazał nietypową wiadomość. Do naszego statku zbliża się obiekt ze zwiększającym się natężeniem światła. Przyjąłem. Możesz opisać kształt obiektu? Jasna gwiazda wielkości piłeczki tenisowej. W maju 1981 roku, podczas kolejnego pobytu na stacji Salut 6, Kowalienok wraz z Sawinyczem byli świadkami kolejnego niewyjaśnionego zdarzenia. Wyjrzałem za okno i nie mogłem uwierzyć oczom. Kosmonauci ujrzeli nieznany obiekt latający po orbicie ziemskiej. Obiekt wyglądał jak melon. W przedniej jego części znajdował się przezroczysty stożek. Kapitan Kowalienok zawołał inżyniera Sawinycza, aby przyniósł aparat. Gdy tamten dotarł, kształt nieznanego obiektu już zdążył się zmienić. W pewnym momencie obiekt zaczął się zwężać w środku, tak jakby zmniejszał się w talii. Gdy Wiktor dotarł z aparatem, nastąpiła podwójna eksplozja. Owalny obiekt uległ podziałowi i dwie kule połączone rurą zaczęły lecieć obok siebie. Kowalienok zapisał wydarzenie w dzienniku pokładowym. Obserwacja trwała całe 3 minuty. Później kosmonauta porównał obserwacje z danymi z Ziemi. Dokładnie w czasie obserwacji w kosmosie aparatura na Ziemi odebrała dość dużą dawkę promieniowania. Jego pochodzenie jest nieznane. Zapewne nigdy nie dowiemy się, skąd otrzymaliśmy te pozdrowienia. Kolejną zagadką kosmiczną pozostaje również rozpad stacji kosmicznej Almaz 1, umieszczonej na orbicie w kwietniu 1973 roku. Według oficjalnej wersji stacja rozpadła się na 3 części w wyniku uderzenia meteorytu. Jednak w historii eksploracji kosmicznej meteoryt tylko raz lekko uszkodził baterię słoneczną na stacji Mir, podczas gdy zniszczona stacja Almaz 1 została przecięta na 3 równe części. Mam teorię, że ten meteoryt mógł być na tyle rozumny, że po prostu chciał się z nami zapoznać. Wszystkie zapiski Kowalienka były trzymane w tajemnicy. Te sensacyjne informacje zostały ujawnione dopiero niedawno. Okazało się, że polowanie na UFO było częścią militarnych doktryn większości głównych sił, a przede wszystkim Związku Radzieckiego. Nikołaj Czerkaszyn, kapitan wojsk rezerwy. Oficjalnie nie było żadnego wyścigu, jednak podświadomie każdy kraj, nie tylko ZSRR, ale też USA, Anglia, Francja i inne kraje, były w niego zaangażowane. Twarz tego człowieka nie była znana. Władze radzieckie długo zaprzeczały jakimkolwiek wojskowym obserwacjom UFO. Tylko kilku oficjeli wiedziało, jaka była misja Kowalienka. Pracował jako ekspert od zjawisk paranormalnych i badał tajemnicze spotkania z obiektami, które mogły się stać powodem wybuchu III wojny światowej. W 21:30 po moskowskim czasie
Po godzinie 9 wieczór czasu moskiewskiego zostało zarejestrowane niekontrolowane uruchomienie automatycznego systemu wyrzutni rakietowych. Następnie zapaliła się kontrolka start i włączyło się nagrywanie kasetowe. Podczas czterominutowego zapisu nie udało się jednak zarejestrować żadnego komunikatu. Nie doszło też do wystrzelenia rakiet. Nad sztabem dywizji Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Okręgu Karpackim zawisło kilka obiektów latających. Obsługa sztabu odzyskała kontrolę nad stacją mieszczącą broń nuklearną dopiero gdy obiekty się oddaliły. Natychmiast zaalarmowano Moskwę. Pociski nuklearne nie zostały wystrzelone zapewne ze względu na to, że niezidentyfikowane obiekty nie mogły otworzyć kodów ze sztabu generalnego. Oto lista nazwisk świadków zaistniałej sytuacji. Wydarzenie zostało przez władze przeanalizowane i utajone. Dopiero niedawno dokument zatytułowany Świadectwo obecności UFO ujrzał światło dzienne. Potwierdza on, że wersja o prowokacji ze strony USA nie była poważnie brana pod uwagę. Już wtedy władze obawiały się potężnych sił, które mogą dotrzeć do nas z kosmosu. Centrum Badań nad UFO utworzone w podmoskiewskim Mityszczu. Było to specjalne laboratorium działające w ramach Instytutu Badań Ministerstwa Obrony. Istnieje ponad 20 różnych teorii i hipotez na temat pochodzenia paranormalnych zjawisk w rodzaju UFO. Można je podzielić na cztery grupy. Pierwsza określa UFO jako wytwór kosmicznej plazmy. Druga teoria zakłada anormalne formacje sztucznej plazmy powstałej w rezultacie antropogenicznej interwencji oraz naukowych i technologicznych eksperymentów. Trzecia zakłada, że UFO to wytwory pozaziemskiej cywilizacji, istot wyższych. Ostatnia opcja przewiduje, że UFO to inna forma inteligentnego życia na naszej planecie, funkcjonująca w równoległej rzeczywistości. Wszystkie te teorie mają swoje podstawy i żadna z nich nie jest wykluczana. W czasie II wojny światowej zarejestrowano kilka nowych obserwacji z różnych zakątków świata. UFO było widziane nad Wyspami Salomona, Morzem Norweskim, Chinami, Rosją, podczas bitwy o Kursk oraz nad Francją i Niemcami. Walery Burdakow, profesor Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa. Istnieją świadkowie, w tym dwóch generałów, którzy opowiadali, że podczas bitwy o Kursk nad miejscem walk zawisł dysk. W oparciu o ich opowieści i moją wiedzę konstruktorską zrobiłem szkic tego projektu. Загадочные светящиеся объекты то и дело сопровождали их в полете, оставаясь абсолютно... Zarówno wojska niemieckie, jak i alianckie trwały w konsternacji. Piloci starali się dolecieć do tajemniczych obiektów. Nie były one jednak podatne na żadną z dostępnych broni. Leciały one z niedoścignioną prędkością i zaskakiwały manewrowością. Nikołaj Antoszkin, generał sił powietrznych. Zazwyczaj takie obiekty pojawiają się nad obszarami o nietypowym przeznaczeniu – jądrowym, chemicznym, składami broni, budowlami geotechnicznymi. Wygląda na to, że ktoś lub coś stara się monitorować nasze działania. W 1945 roku UFO sfotografowano nad Hiroshimą, na którą zrzucono bombę atomową. W 1947 na fali ogólnoświatowego zainteresowania tematem prezydent USA Harry Truman podjął decyzję o utworzeniu sekretnej operacji Majestic 12, mającej na celu zbadanie zarejestrowanych obserwacji. Badania te rozpoczęły całą serię amerykańskich eksploracji tematyki niezidentyfikowanych obiektów latających. Aby móc je wytropić, zaczęto od zbadania trajektorii lotu tych obiektów. Prezydent USA, zaniepokojony sytuacją obecności obcych cywilizacji, niezwłocznie poinformował Stalina, który zwrócił się do Siergieja Pawłowicza, eksperta do spraw budowy technologii rakietowej. Ta sprawa bardzo zainteresowała Stalina, który polecił Korolewowi sprawdzenie, czy USA nie pracuje nad rozwojem nowej sekretnej broni.
Korolev zaraportował mu jednak, że obecne osiągnięcia techniki nie umożliwiają utworzenia takiej aparatury. Wyniki raportu uspokoiły Stalina, który utajnił od tej pory wszystkie dokumenty powiązane z tematyką obserwacji obiektów pozaziemskich. Aleksandr Symienow, prezes organizacji Ekologia Nieznanego. W latach 50. UFO nie interesowało ludzi. Kraj odradzał się po wojnie ojczyźnianej. Wszędzie panował rozkład i brak podstawowych dóbr. Istniała żelazna kurtyna. Informacje o niezidentyfikowanych obiektach zaczęły pojawiać się w małych dozach. Obiekty latające nie były jednak takie nieszkodliwe. Nie wdawały się w walkę, ale potrafiły trzymać nas na dystans i odpierać atak. Radzieccy piloci nieraz mieli z nimi styczność. Jeden z nich, Apraskin, pilot samolotu zwiadowczego, dostrzegł, że na wysokości 10 km znajduje się obiekt w kształcie ogórka lecący jego kursem. Było to w czerwcu 1948 roku nad obszarem testów rakietowych Kapustin Jar. Radar naziemny również przechwycił obecność niezidentyfikowanego obiektu. Apraskin otrzymał polecenie przechwycenia obiektu. Gdy zaczął się do niego zbliżać, został porażony bardzo jasnym snopem światła. W rezultacie tego porażenia wysiadła cała elektryka samolotu. Pilot z trudem posadził maszynę. Kilka podobnych historii, jednak bez szczęśliwego zakończenia, miała także miejsce wśród amerykańskich pilotów. W lutym 1953 roku generał obrony powietrznej Chidlo przyznał, że wojsko rejestruje dużą ilość informacji na temat latających talerzy i traktuje te informacje bardzo poważnie. Potwierdził, że wojsko utraciło już zbyt wielu żołnierzy i samolotów, które podjęły się ataku niezidentyfikowanych obiektów. Według danych, które posiadamy, obiekty te osiągają do 10-15 metrów długości i 5 metrów szerokości. Na pokładzie takiego obiektu znajduje się do 3 istot w kształcie człowieka, wielkości do 140 cm, ubranych w specjalne kostiumy koloru stalowego, jak w starych generalskich mundurach. У нас у генералов, от офицеров стального цвета шинели были, помните раньше? Вот примерно такого цвета. Myślę, że za 23 lata będziemy już kontaktowali się z obcymi cywilizacjami. Najpewniej poznamy je dokładniej i dowiemy się więcej na temat latających talerzy. Свет прольется, и мы, наверное, будем уже тогда много знать и по другим цивилизациям и по неопознанным летающим объектам. Latające obiekty regularnie pojawiały się też nad lotniskami. Jedną z takich obserwacji zarejestrowała grupa filmowa nad obiektem lotniska łotewskiego w 61. Obiekt po prostu się pojawił. Nikt nie zauważył, skąd przyleciał. Był jasno oświetlony przez słońce i na tle niebieskiego nieba wyraźnie zarysował się fioletowy trójkąt. Obserwacja trwała kilkanaście minut. Następnie wewnątrz kształtu pojawił się zdecydowany ruch i za chwilę obiekt zniknął. Nie odleciał, nie zniknął za horyzontem, a stał się jakby niewidzialny. Po 15 latach, w czasach pierestrojki, podczas przeczesywania starych archiwów, udało się odnaleźć utajnioną taśmę z unikalnym zapisem wydarzenia. Analizą materiału filmowego zajęli się naukowcy z Akademii Nauk pod kierownictwem Trockiego. Określili oni parametry trójkąta ryskiego. Bok obiektu wynosił 200 metrów, a zawisł on na wysokości 20 kilometrów. Nie jest to jedyna zarejestrowana obserwacja UFO nad strategicznymi obiektami. Inna miała miejsce w roku 69 nad obszarem wojskowym na granicy ZSRR i Chin. Zdarzyło się to w czasie, kiedy rejon Wyspy Damanski objęty był konfliktem zbrojnym. Nagle pojawił się gorejący owalny obiekt.
Gdy się na niego spoglądało, wyglądał jak płonący w przestworzach statek. Właśnie wylądowałem w niedalekiej odległości od stacji kontroli lotów. Wszyscy krzyczeli, że pali się jakiś z naszych. Kontroler lotów sprawdził na tablicy rozkład. Wezwał wszystkie jednostki. Dostał odpowiedź zwrotną od każdej z nich. W bliskiej odległości od nieznanego obiektu znajdował się nasz MiG-21. Komandor wydał polecenie pilotowi, aby przerwał swoje zadanie i poleciał sprawdzić latający obiekt. Samolot wywiadowczy MiG-21 rozpoczął zbliżanie się do obiektu. Gdy znajdował się około 4 km od obiektu, ten wykonał nieprawdopodobny manewr. UFO poleciało w górę pod kątem 80 stopni, z nierzeczywistą szybkością. W ciągu sekundy zmieniło się w kropkę na niebie. Potwierdzić może to cała grupa obserwatorów. Każdy z pilotów otrzymał polecenie napisania raportu do KGB. Po zebraniu wszystkich raportów otrzymaliśmy polecenie służbowe, aby nie rozmawiać na temat tych wydarzeń. Oficjalnie przyjęta wersja zakłada obserwację pioruna kulistego. Raporty pilotów zawierały szczegóły dotyczące konstrukcji niezidentyfikowanych obiektów latających. Część z nich zawierała wzmianki o zarysach postaci. Informacje te były szczegółowo weryfikowane przez służby wywiadowcze zgodnie z dyrektywą Sztabu Generalnego. W każdej jednostce musiał być wyznaczony oficer, który miał za zadanie rejestrowanie wszelkich tego typu obserwacji, spisywanie ich i raportowanie do sztabu. Pułkownik Kopejkin miał za zadanie nie tylko raportować, ale też osobiście monitorować obecność UFO z powietrza. Byłem odpowiedzialny za zbieranie informacji w południowym sektorze Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Prowadziłem dokładny dziennik zdarzeń i zebrałem szczegółowe nagrania. Opracowałem też metodę kalkulacyjną obliczającą konkretne miejsca na Ziemi i czas pojawienia się nad nimi niezidentyfikowanych obiektów latających. Moje obliczenia zgadzały się co do 15 minut, zawsze się pojawiały. Wierzcie lub nie. Latem 82 roku pilot podjął próbę wzniesienia się w kierunku czarnej chmury, która niespodziewanie pojawiła się nad wojskowym lotniskiem. Jej średnica wynosiła około kilometra. Pomimo ostrego wiatru chmura zdawała się wisieć nieruchomo. Nie była ona wykrywalna dla żadnych radarów czy detektorów. Komunikacja z obiektami znajdującymi się nad chmurą była zakłócana. Pilot podjął próbę zbliżenia się do niej, którą prawie przypłacił życiem. W pewnym momencie podczas wykonywania zakrętu straciłem panowanie nad maszyną. Zaczęła się walka o przetrwanie. Przez 18 lat mojej kariery lotniczej nie miałem tego typu zdarzenia, mimo że latałem w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. Nie miałem wystarczająco siły, aby utrzymać głowę przed uderzaniem w aparaturę. Włączył się też nieznany mi alarm. Dźwięk sprawiał mi ból, byłem na granicy wytrzymałości. Miałem wrażenie, że samolot eksploduje. Nie wiem jakim sposobem, ale podświadomie wykonałem jakiś ruch rękami czy nogami, aby wydostać się z tej chmury. Gdy tylko wydostałem się z jej obrębu, wszystko wróciło do normy. Skończyły się turbulencje i samolot jakby zawisł w powietrzu. I wszystko przekroczyło się tu. Przekroczyła się baltanka, mnie pokazało, że samolot w ogóle stanął się w powietrzu. Oficjalna wersja zakładała przedostanie się plazmy do atmosfery ziemskiej. Możliwe, że podano ją w celu uspokojenia pilota. W sierpniu 1986 roku do samolotu Kopiejkina podleciał niezidentyfikowany obiekt ze światłami o różnych gabarytach. Nie mogła to być zwyczajna chmura plazmy. Pilot został poddany głębokiej hipnozie. Czułem się jak zahipnotyzowany królik. Nie czułem strachu. Ciężko ocenić, co się we mnie działo.
Czułem, że nie mam nad sobą kontroli. Byłem jak robot, który automatycznie pilotował samolot. Jeśli bym zaczął lecieć w kierunku Ziemi, to nie mógłbym specjalnie na to zareagować. Nie miałem ani kontroli, ani wolnej woli. Mój mózg pracował, ale wysiłek sprawiało mi zgłoszenie zagrożenia. Wciśnięcie czerwonego przycisku przyprawiało mnie o pot na czole. Nie było innego logicznego wytłumaczenia, jak przyznać, że musi istnieć coś, co zostało sztucznie stworzone przez inną cywilizację. Zaawansowana aparatura przechwyciła obraz pokazujący więcej szczegółów jednego z takich obiektów. Znajdował się on jakby w obłoku plazmy po wybuchu bomby. Władimir Zamorozok, doktor nauk technicznych. W celu przechwycenia latającego obiektu zostały wysłane samoloty z różnych zakątków ZSRR, w tym z Dalekiego Wschodu, Uralu i Krymu. Część z nich miała już UFO na muszce, ale obiekt zdążył wyparować. Zniknął także z radarów. Latające talerze, kule i snopy światła widzieli także zwykli ludzie. Oczywiście zadawali oni pytania. Jedną z pierwszych osób zajmujących się oficjalnie kwestią UFO w ZSRR był profesor moskiewskiej uczelni Jurij Fomin. Inżynier Fomin podczas swoich wykładów starał się wyjaśniać fenomen UFO. Przełożył on wiele dokumentów zgromadzonych w bibliotece. Przeanalizował zebrane wycinki z gazet. Prowadził też swoje statystyki i zbierał opisy wydarzeń. Każdy jego wykład gromadził setki świadków obserwacji UFO, ludzi posiadających kompetencje pilotów, operatorów radarów, konstruktorów wojskowych. Innym naukowcem, który podjął się zbadania tematu, był pracownik naukowy Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa Felix Ziegel. Był docent Moskiewskiego Awiacyjnego Instytutu Felix Jurjewicz Ziegel. Ziegel jest twórcą naszej narodowej ufologii. Na początku nie wierzył w UFO i patrzył na to zjawisko bardzo krytycznym okiem. Jednak kiedy zaczął otrzymywać dużą ilość raportów z obserwacji, znacznie przekraczającą normę, stwierdził, że jako poważny naukowiec musi zająć się tematem. Poniósł, że to nie prosto optyczne iluzje. Uświadomił sobie też, że książka Menzla mogła opisywać światło nie jako iluzję optyczną, ale jako dużo szersze zagadnienie. Minęło kilka lat, ale zaangażowanie i dobra organizacja pracy Ziegla połączyły większość entuzjastów UFO. Obserwacje na terenie ZSRR nadal miały miejsce. Naukowcy byli jednak bezsilni w próbach wyjaśnienia tych wydarzeń. Fenomen UFO związany jest z faktem, że istnieją nieznane współczesnej nauce prawa, jeszcze przez nas nieodkryte. Początkowo myśleliśmy, że sposób zachowania się tych obiektów narusza znane nam prawa fizyki. Amerykanie jednak wyjaśnili w swoim projekcie pod nazwą Project Magic, że magia działania tych obiektów leży w tym, że na tyle, na ile nam wiadomo, nie naruszają one żadnego z praw fizyki. Magia состояла w tym, że ni один известный нам физический закон не нарушался. На НЛО все законы соблюдают. W 1947 roku sekretarz obrony USA Forrestal podpisał zgodę na założenie specjalnej grupy badającej zjawiska typu UFO przy bazie wojskowej Wright-Patterson. W pracę zaangażowani zostali najlepsi amerykańscy naukowcy. Ich zadaniem było zebranie i analiza informacji na temat UFO i określenie pochodzenia tych tajemniczych obiektów. Amerykanie przeprowadzili bardzo proste badania. Przez 20 lat istnienia projektu UFO stworzyli niebieską księgę, w której opisali 13 500 obserwacji niezidentyfikowanych obiektów. Około 13 000 obserwacji obejmowało samoloty, planetę Wenus oraz inne naturalne zjawiska błędnie interpretowane przez ludzi jako obraz UFO. Pozostałe 500 raportów przeanalizowano i zgodnie z amerykańską manierą
opisano napisem niemożliwe do wyjaśnienia. To jest po każdemu сообщению z amerykańskiej punktualnością oni должны byli napisać swoje zaключение. Вот у них было такое, как говорится, по-английски unexplained. Этого они объяснить не могут. Вот таких вот сообщений накопилось примерно до 500. Советские учёные, радзецкі наукоўцы бадалі UFO дужа спакойней. Они были бардзей заінтарэсаваны прапагандай ідэалагічнай. В 52 году в рапорте з оказии 35-й рочніцы рэвалюцыі październikowej Михаил Первухін, członок комітэту цэнтральнага, крытычна аднёсся ўсё да амерыканскіх абсервацый UFO. Twierdził, że Amerykanie utracili spokój ducha i na niebie widzą już tylko latające talerze i zielone kule ogniste, a ich gazety opisują już tylko świadectwa ludzi, którzy spotkania z UFO doświadczyli. Wtedy właśnie w ZSRR rozpoczęła się konspiracyjna cisza, wyśmiewanie i dyskredytacja tematyki UFO. W SSR zaczął się zagwar milczenia, a śmiejanie i dyskredytacja problemy NLO. Władze bardzo uważnie monitorowały wszystkich, którzy byli zainteresowani tematyką. Część ludzi wpadła w tarapaty z uwagi na swoją dociekliwość. W 68 w ZSRR do pogrążenia tematu i upadku nowonarodzonej gałęzi nauki badającej zjawiska typu UFO przyczyniła się publikacja artykułu w gazecie Prawda. Artykuł zatytułowany Znów te latające talerze, w którym podważona została jakakolwiek naukowa próba wyjaśnienia tych zjawisk, a one same zostały nazwane spekulacjami. Ludzie, którzy chcieli zająć się poważnymi badaniami w temacie, byli dyskredytowani jako naukowcy. Była to swego rodzaju łatka, której naukowcy boją się do dziś. Jednak zainteresowanie opinii publicznej tematyką UFO nie zniknęło, a wręcz nabrało rozpędu. Podjęto wtedy decyzję, aby skorzystać z doświadczenia Amerykanów. I żeby naprawić go w нужное русло, było решено воспользоваться опытом американцев. W późnych latach 70. wysokie przywództwo ZSRR otrzymało informację, że Amerykanie pracują nad zjawiskiem UFO na dwóch płaszczyznach. Pierwsza oficjalna obejmuje działania publiczne, w których propaguje teorię, że takie obiekty nie istnieją, a wszelkie ich obserwacje są formą halucynacji lub wytworem wyobraźni. Druga płaszczyzna obejmuje tajne działania, w ramach których Amerykanie opracowują technologię napędzającą te niezidentyfikowane obiekty latające. W USA również stosowano zakazy i dyskredytowanie naocznych świadków. Ale szybko zrozumiano, że działania te nie przynoszą zamierzonych efektów. Zdaniem psychologów należało odpowiednio nakierować opinię publiczną. W 1953 roku z inicjatywy CIA opracowany został cały zbiór środków dezinformacji i możliwych wariantów wytłumaczenia obecności UFO za pośrednictwem naturalnych zjawisk przyrodniczych. Oto przykład amerykańskich instrukcji wojskowych dotyczących traktowania obserwacji UFO. Jeden z rozdziałów poświęcony został relacjom ze społeczeństwem. Instrukcje FBI wyraźnie podkreślały, aby publikować wszystkie informacje ośmieszające temat UFO. Natomiast wstrzymać się od drukowania jakichkolwiek danych, na podstawie których można by było wyciągnąć wnioski naukowe. Radio i kino zostały wciągnięte w kampanię ośmieszania tematyki UFO. Obywatele niezaangażowani w temat podchwycili trend i wykształcili sobie złe zdanie o ufologach i obserwatorach. Uważali ich za szarlatanów i pomylonych. Podobna taktyka zadziałała również w ZSRR. Ogólne zainteresowanie opinii publicznej UFO znacząco spadło. Słowo UFO zyskało konotację dziwnego, szalonego wręcz zjawiska. Obserwatorzy coraz rzadziej przyznawali się do tego, czego byli świadkami. Wojskowi i kosmonauci, którzy weszli w kontakt z UFO, trzymali buzię na kłódkę. Paweł Popowicz był legendarnym kosmonautą, który trenował wspólnie z Gagarinem. Odbył dwie podróże kosmiczne. Na Wostoku 4 w 62 i Sojuzie 14 w 74. Ten bohater Związku Radzieckiego spędził na orbicie w sumie 20 dni. Ja лично сам. Osobiście tylko raz widziałem obiekt, którego pochodzenia nie byłem w stanie wyjaśnić. Obserwację UFO przeprowadził z okna samolotu pasażerskiego lecącego z Waszyngtonu do Moskwy.
Nagle zauważyłem, że nad samolotem, na tej samej trajektorii, tylko około 1,5 kilometra wyżej, leciał trójkąt o regularnych kształtach i świecący bardzo białym światłem. Летит треугольник, прямо правильный треугольник. Треугольник равнобедренный, очень ярко-ярко белый. Этим рейсом возвращалась. Тем рейсом до краю вратала группа працовников Академии наук. Учени следили таємничий тройкант и творили свои интерпретации. И скрылся из виду лишь через час. В тягу годин объект выпредил самолет рейсовый и сникнул с поля видения. Познанный летающий. Был то неизидентифицированный объект летающий. Którego nie porównałbym do niczego innego. Ze względu na swój trójkątny kształt i możliwości manewrowe, to na pewno nie był samolot. W latach 90. kosmonauta Paweł Popowicz kierował Stowarzyszeniem Ufologów, którzy badali życie pozaziemskie. W tym czasie badania tego typu nie były już wyśmiewane, ale nawet otrzymywały wsparcie z góry. KGB przekazało całą teczkę dokumentów na temat obserwacji UFO, jednak nie trafiła ona w ręce kosmonauty. Jego współpracownicy zamiast przekazać ją Popowiczowi, sprzedali teczkę zachodnim szpiegom za 500 marek niemieckich. Kopie dokumentów zostały opublikowane w zachodniej prasie w milionowych egzemplarzach. Sama Rosja pozostawała jednak nieświadoma. Ujawnione dokumenty poświadczają istnienie UFO. Zostały one zweryfikowane przez ekspertów z Centrum Badań Kosmicznych, którzy nie byli w stanie wyjaśnić 10% zdarzeń. UFO to statek międzyplanetarny. Po publikacji takiego stwierdzenia nadano jemu prawo istnienia. Skoro takie obiekty istnieją, pojawia się też jeden duży problem. Rosjanie potrzebowali 30 lat od zakończenia wojny, aby zająć się tematyką UFO na poważnie. W 1977 roku nad nadbrzeżem w mieście Petrozawodsk zawisł fioletowy obiekt latający. UFO przybrało kształt gwiazdy, z której łuny światła zdawały się patrolować miasto. W środku nocy w oknach wszystkich budynków miasta pojawiły się pęknięcia. Przybyte zostały wywiezione do Moskwy w celu ich zbadania. Wyniki testów zostały jednak utajnione. Do miasta wysłana została grupa badaczy z Akademii Nauk. To pierwsza publiczna publikacja dokumentu, w którym eksperci dochodzą do jednoznacznych wniosków. Petrozawodsk został zaatakowany mocnym laserem. Oto nasz ziemski laser o danym natężeniu. Zwróćcie uwagę na jego rozmiar. Na bazie odkrytych informacji przewodniczący Akademii Nauk ZSRR nakazał swoim ludziom poważne potraktowanie badań nad UFO. Больше игнорировать проблемы НЛО мы не имеем права. Amerykanie jako pierwsi stworzyli projekt dotyczący UFO o nazwie Niebieska Księga jeszcze w 1948 roku. W rzeczywistości obserwacje tam zawarte obejmują lata od 1951 do 1969. Niebieska Księga stanowiła zapis prac amerykańskich służb powietrznych nad zebraniem informacji o UFO. Pod koniec lat 60. Amerykanie zamknęli projekt. Władze radzieckie poczuły potrzebę zbadania tematu dopiero w latach 80. Rządowstwo Sowieckiego Sojuszu przyszło do wniosku, że nam необходимо mieć podobnego rodzaju projekt. Od tego czasu w ZSRR zaczęło funkcjonować pojęcie UFO. Pierwszy radziecki projekt badań międzyplanetarnych nazywał się Setka. Żeby uniknąć rozgłosu, UFO zyskało nową nazwę. To jest anormalne zjawisko przestrzeni kosmicznej. Skrótem tej nazwy sygnowane były wszystkie oficjalne dokumenty wojskowe. Oni przechodzą we wszystkich oficjalnych wojennych dokumentach. Stworzono strukturę powiązaną z jednostkami obrony narodowej, w której dokładnie analizowano większość doniesień. W roku 80. Ministerstwo Obrony wydało tajną dyrektywę, w której jasno określono działanie personelu na wypadek spotkania z UFO. Ministerstwo przeznaczyło też wszystkie dostępne środki w celu zebrania informacji. Szczególny nacisk położono na rejestrowanie jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu systemów i urządzeń elektronicznych.
Strzelanie było kategorycznie zabronione. Taki rozkaz od Ministerstwa Obrony. Mieliśmy obowiązek notowania pozycji, faktu nawiązania kontaktu werbalnego oraz rejestrowania wszystkich dźwięków. Najważniejsze było, aby przechwycić koordynaty miejsca spotkania. Chociaż strzelanie było zabronione, zdarzały się przypadki strzałów w kierunku UFO. Ku zaskoczeniu twórców setki, wojskowe raporty na temat UFO zaczęły napływać wielką falą, pomimo niesprzyjających tego typu badaniom czasów komunistycznych. Kiedy kraj zmierzał ku jasnej sowieckiej przyszłości, nie było w nim miejsca dla żadnego mistycyzmu. Nikt wtedy nie podejrzewał, że wojsko prowadzi tego typu badania na pełną skalę. Istniał system raportowania przypadków nadzwyczajnych obserwacji. Ministerstwo Obrony wydało specjalny rozkaz, kopię którego mieliśmy też na naszym okręcie podwodnym. Określał on, jak powinien być zbudowany raport donoszący o obserwacji niezidentyfikowanego obiektu różnego przeznaczenia. Ważne było, aby określić kąt lotu, wysokość nad horyzontem, prędkość, odległość, parametry, które zwykle określają namierzany cel. Ministerstwo rekomendowało także, aby nie zbliżać się do takiego obiektu, nie podążać za nim, nie wysyłać fal radiowych, nie włączać radarów, czy mierzyć prędkości za pomocą specjalistycznej aparatury i pod żadnym pozorem nie używać wobec UFO broni. Tajny program Galaxy, który wystartował w roku 80, w 85 został przekształcony w program Horyzont. Przeanalizowano wszystkie zebrane informacje. Wnioski, które wyciągnięto, zaszokowały wszystkich. Okazało się, że to nie my polowaliśmy na latające talerze, ale to one namierzały nas. Fakt, iż niezidentyfikowane obiekty pojawiały się głównie wokół baz wojskowych, był dla nas podejrzany. Obserwacje prowadzone były na różnych obszarach militarnych i zdarzały się bardzo często. Według jednej z teorii przyjęliśmy, że to oni przeprowadzali na nas swoje testy. Takie zachowanie ze strony UFO stanowiło dla nas nieznane zagrożenie. Nie znaliśmy ich motywacji, a działań ze strony niezidentyfikowanych obiektów nie dało się przewidzieć. Z tego powodu w latach 80. Sztab Generalny podjął bezprecedensową decyzję. Pracownicy specjalnego laboratorium numer 22 otrzymali nieograniczony dostęp do bazy danych rakiet wystrzeliwanych w ZSRR i poza jego granicami. Takie informacje regularnie otrzymywał wywiad, jednak wśród wojskowych mały odsetek miał dostęp do tego typu danych. Podobnych pełnomocji nie było u mnogich wyższych wojennych czynów. Dzięki uprawnieniom Ministerstwo Obrony zbudowało swoje własne statystyki UFO. Dane pokazały, że około 87% przypadków można wyjaśnić od strony technicznej lub przyrodniczej, głównie za sprawą działalności Słońca. Jednak pozostałe 13% nie znalazło swoich logicznych wyjaśnień. Pozostawało założenie, że są to formy aktywności inteligencji pozaziemskiej. Pierwsza z hipotez, szczególnie w erze pierwszych eksploracji kosmosu, zakładała istnienie kosmitów. Do tej pory ma ona najwięcej zwolenników. To nagranie przedstawia przesłuchanie kosmity. Człowiek, który je opublikował, twierdził, że pracował w służbach specjalnych. Według niego przesłuchanie miało miejsce w Roswell w 1947 roku, po tym jak w tej okolicy rozbiło się UFO. Mówi się, że Amerykanie zdołali przechwycić załogę latającego talerza, w tym jednego żywego osobnika, i przetransportowali ją do strefy 51. Osobnik został przesłuchany, ewidentnie przeżywa męczarnię. Najprawdopodobniej siedział przywiązany do krzesła. W kadrze widzimy też lekarzy. Jeśli nagranie zostało spreparowane, pozostaje pytanie, w jakim celu. Kiedy zostałam zaproszona na Alaskę w charakterze pilota, poznałam tam generała sił powietrznych USA, Wendela Stevensa, który był obecny przy przewożeniu ciał z miejsca rozbicia się obiektu. Pamiętał, że jeden z osobników żył i przeżył na Ziemi kolejny rok. W tym czasie badany i przesłuchiwany był przez całe komisje naukowców. Работала, допрашивали его, спрашивали его, откуда и так далее.
Mimo iż rozbicie się niezidentyfikowanego obiektu pod Roswell zostało zdementowane, nie udało się przekonać świata, że katastrofie uległo nie UFO, a balon wywiadowczy. Ustalono również, że sensacyjne nagranie z lat 90., na którym widać sekcję kosmity, nie jest autentyczne. Naukowcy zasugerowali, że legenda Roswell mogła stać się zasłoną dymną dla jakiegoś innego wydarzenia. Na podstawie wszystkich dostępnych informacji mogę stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z historyczną falsyfikacją na skalę światową. Nie możemy wykluczyć też teorii, że spisek Roswell miał na celu okrycie kwestii UFO dodatkowym płaszczem mistycyzmu. Co zatem tak skrzętnie ukrywa wojsko? Odpowiedź może leżeć na powierzchni. O tym, że mało kto bierze ją pod uwagę, może być wynikiem doskonałej dezinformacji. Kosmiczne pojazdy, które mogą być mylone z UFO, mogą posiadać jakieś nowe funkcje. Rodzaj know-how, który w odpowiednich warunkach może zostać wykorzystany w celach wojskowych. При определенном использовании могут приводить их к прикладному использованию, в том числе и, наверное, в военных целях. Warto przypomnieć, co dzieje się z ultranowoczesnymi osiągnięciami techniki, gdy w okolicy pojawia się UFO. W najlepszym wypadku przestaje działać aparatura zwiadowcza, co staje się idealną bronią dla wroga. Czemu by zatem nie zareplikować takich rozwiązań i w odpowiednim momencie nie rozbroić całego systemu militarnego przeciwnika, tak jak to robiło UFO? Przez dekady trwał wyścig zbrojeń, jednak cena, którą trzeba było zapłacić, była kolosalna. Nawet taki gigant jak Stany Zjednoczone musiał znaleźć alternatywne opcje zbrojenia. Być może program badania UFO zakładał właśnie taki cel. Jednak niewiele osób może potwierdzić podobną tezę. Но в те годы едва ли кто-то подозревал об ее истинных целях. Na Alasce rozpoczęto budowę systemu HARP, który bazował na założeniach podobnych do tego, co obserwowaliśmy w UFO. Wartość projektu stanowiła miliardy dolarów i obecnie system jest aktywny. W latach 80. Amerykanie stworzyli system składający się ze 180 retransmiterów pola magnetycznego. Działanie systemu dokonywało zniszczeń podobnych do UFO. Oficjalnie był to projekt badawczy, ale w 97. został utajniony. W tym samym roku sensacyjny film o kosmitach ujrzał światło dzienne. Amerykanie stworzyli system HARP, którego oficjalnym celem było badanie górskiej części jonosfery Ziemi. Jednak w rzeczywistości, poprzez nadawanie wysokich częstotliwości fal radiowych, narzędzie to było używane do rozgrzania plazmy na wysokości jonosfery. Możliwości tego systemu obejmowały zmianę fal radiowych, niezbędnych w komunikacji kosmicznej, również wojskowej, jak również utworzenie plazmy, która mogłaby doprowadzić do destrukcji przelatujących przez nią obiektów mechanicznych. W ramach systemu HARP w atmosferze mogą zostać utworzone chmury plazmy wielkości 20 km. Każdy atak rakietowy może zatem zakończyć się taką chmurą dymu. Według nieoficjalnych danych testy tego systemu zbiegły się z katastrofą amerykańskiego promu kosmicznego Columbia. Istnieją matematyczne wyliczenia potwierdzające zależność obu wydarzeń. Obecnie system HARP funkcjonuje w niepełnym wymiarze i nawet jego twórcy obawiają się całego zakresu jego możliwości. Siła UFO okazała się nie tylko destrukcyjna, ale też nieprzewidywalna.
воздействие на верхние слои. Вплыв отдziaływania на ионосферę może mieć odbicie w środowisku naturalnym i naruszyć jego równowagę. W rezultacie mogą powstawać tajfuny i tornada i inne niekontrolowane zmiany klimatyczne. Siła, jaką jest w stanie wygenerować harp poprzez działanie na ionosferę, jest tak kolosalna, że może stworzyć warunki do przesunięcia Ziemi ze swojej orbity. Czy kontakt z obcą cywilizacją, tak pożądany przez człowieczeństwo, miał miejsce? Tego nie wiemy na pewno. Zabawy w polowanie na UFO okazały się śmiertelne. Mieszkańcy Ziemi zdali sobie sprawę, że poza Ziemią lub w alternatywnej rzeczywistości mogą istnieć inne cywilizacje, bardziej zaawansowane technologicznie od naszej. Światowe potęgi rozpoczęły wyścig w celu zdobycia obcych technologii i uzyskania przewagi militarnej nad ziemskimi przeciwnikami. Inna opcja zakłada, że ten wyścig jest w rzeczywistości eksperymentem, który pozaziemska cywilizacja przeprowadza na ludziach. Wersja polska Tele 5. Tekst Diana Przybysz.